Siema, jestem Bokila, to jest szybki update. Więc tak, dodali dwa nowe łosie. Łosia śnieżynkowego, który już jest na kanale. Oraz łosia rycerskiego, którego tutaj próbuję właśnie znaleźć, ale mi nie wychodzi. Się coś nie chce pojawić. Więc tutaj macie lokalizację tego rycerskiego. A lokalizacja tego śnieżynkowego była tutaj. Uśpienie i pobranie próbki jakiegoś legendarnego łosia zapewni nam zniżkę 30% na wybraną broń. A jeśli się zdecydujemy na zabicie takiego łosia i oskurowanie, to oczywiście możemy je sprzedać gasowi za 50% więcej do 5 października oraz wytworzyć właśnie potem z tych skór nowe ubrania. Oczywiście ubranie łosia śnieżynkowego jest już na kanale, tylko tego drugiego no niestety tutaj się nie pojawił. Jeśli mi się tutaj pojawi dzisiaj albo jutro, to po prostu nagram odcinek, jak nie to trudno. Jak chodzi o premie i korzyści, jeśli pojawimy się na Red Dead Online w okresie 29 września do 5 października, to otrzymamy zestaw strzał, 10 ognistych, zatrutych oraz strzały na zwierzynę drobną. Oczywiście nagrody będą czekały na nas na poczcie albo w skrzynce obozowej. Jeśli chodzi o zniżki, to 50% na wszystkie remedia ze sklepu Harriet i broń miotaną oraz 30% na wszystkie broszury, pistolety i ulepszony łuk. Więc podsumowując, dodali dwa nowe łosie, co za tym idzie dwa nowe stroje oraz za zalogowanie się dostajemy strzały do łuku. No i zniżki 50% na wszystkie remedia u Harriet, broń miotaną, 30% na wszystkie broszury, pistolety i ulepszony łuk. Więc to byłoby na tyle, więc wbijajcie na Discorda, link w opisie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!